Cześć, tu Mać, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4, dalsze losy rodziny Gałązka. Kochani, dzisiaj jest już ten wielki dzień, Emilia i Emilian się wyprowadzają, na pewno na bank się wyprowadzają. I tak, pisaliście, żeby jeszcze jednak poczekać, żeby ta Amelia skończyła dyplom i tak dalej. Niech sobie poradzi sama, tak? Stawia na karierę, to da sobie radę, więc my, słuchajcie, i tak się wyprowadzamy. Ja oczywiście zapraszam Was na G2, link macie w opisie filmu. Jeszcze tutaj się rozglądam, czy wszystko na pewno zabrałam, ale wydaje mi się, że tak. Dobrze, dzisiaj jest wtorek. Niech tutaj ekipa nam wstanie. O, młody akurat wstał. Jest, matko, cała kociarnia tutaj. Jest coś do jedzenia w lodówce. Zaraz zobaczymy. Weź sobie jakieś resztki. Nie wiem, możliwe, że ty w ogóle pójdziesz do szkoły, a siostra ciebie przeprowadzi. Nie zdziwi mnie to w ogóle. Właśnie siostra wstała, też głodna. To przed przeprowadzką zjedzmy coś. Weź sobie resztki. Co tutaj nam zostało z tym tym? O, ja tego nie odebrałam. Aha, dobra. Później to w takim razie odbiorę. Przyda się, dlaczego by nie? Dobra, więc tak. Ty jedz. Kociaki mam nadzieję, że też najedzone. Tak, wy macie początek semestru, towarzyszko Amelio. To dziadostwo się znowu psuje. Możesz wyrzucić sama śmieci. Dobrze, tu za 4 godziny, tu za 3 godziny. Pójdziesz sobie sama i wszystko ogarniesz pięknie. Młody, gdzie ty się wybierasz? Koty głaskać. No dobrze, proszę bardzo. My tutaj musimy się najeść i się przenosimy. O, akurat nie wiem, czy młody zechce pójść jeszcze do szkoły, czy nie zechce, ale... Przeprowadzka jest na pierwszym miejscu dzisiaj. No i będziemy powoli, słuchajcie, szykowali się do świąt, bo patrzcie, już jutro będziemy urządzały przyjęcie, takie iście stricte rodzinne. Chcę zaprosić, słuchajcie, tak, po kolei. Hiacynta, no Emilian wiadomo, z nami mieszka, Amelię zaprosimy. Zaprosimy też Florę, Miję. Tylko patrzę właśnie, czy ja jeszcze Miję mam w znajomych. Właśnie mówiliście, żeby też zrobić sobie rundkę po rodzinie, zobaczyć, co u nich słychać. Tak też i zrobimy. No dlaczego by i nie. Dobra, młody poszedł do szkoły, niech on tam się mocno uczy, a my, słuchajcie, kochani, się przenosimy. I jesteśmy, kochani, na miejscu. Matko, jak to fajnie wrócić na stare śmieci, jak ja to mówię. Dobra, są tu kociaki. Muszę tylko sprawdzić taką rzecz, mianowicie, czy drzwi nie są zablokowane. O tak, to są wejściowe. Dobra, jak kociaki będą w domu, to je się... Chyba zablokuję, bo nie chcę, słuchajcie, żeby koty nam gdzieś uciekały. Dobra, więc tak, czy koty tu mają miseczki? Nie mają. Więc ja tutaj muszę pokupić wszystkie potrzebne rzeczy dla zwierzaków. Czekajcie, no musimy to poogarniać. Też plus rzeczy tutaj z naszego wyposażenia. Patrzcie, mamy drzewka pieniążkowe. Skąd mamy tyle nasionków, drzewków owocowych? My tutaj będziemy mieli bogactwo. No, Amelia, słuchajcie, zawsze sobie marzyła, żeby zostać, mieć własny dom, że tak powiem. I żeby nikt jej nie zawracał gitary. A natomiast wychodzi na to, że naszą magnatką ziemską i pieniężną zostanie Emilia, tak? Będzie miała tutaj hodowlę drzewek pieniężnych, niczego jej nie będzie brakowało, będzie mogła się spełniać. Może w końcu znajdzie miłość, co wy na to, żeby ją z kimś w końcu wyswadać. Wyślemy ją do miasta na przykład i może tam się uda. Dobra, tutaj chciałabym to sobie hodować, tu do nic zabrałam, na jakiego? A, ja zmywarkę chowałam, co by mi nie przeszkadzała w tym. My tutaj mamy zlew, żeby nam nie przeszkadzała w te donice też sprzedam. W spełnianiu tutaj naszej aspiracji. No dobra, jest chyba ok. To kupmy dla zwierzaków naszych kochanych. Gdzie tu są zwierzaki? Proszę. Kupmy no dwie chyba miski, nie? Są takie ładne kolorki? Nie są to ładne kolorki. A miska... Matka, no dobra, ja się nie odzywam. Dobra, dajmy tu dwie. A da się ją zbliżyć? O. Jakby ktoś pytał, przetrzymuję alt. Dobra, miska. Proszę bardzo, niech to ma ludzkie kolory. Dobra. I kuwetkę trzeba gdzieś wstawić, wiecie? Czekajcie, bo się rozglądam, gdzie ta kuweta. Jakby ją wstawił tu? Nie, oni chyba nie będą mogli wtedy wchodzić. Ale jeżeli wstawię... kuwetę w ludzkim kolorze
tu, to powinno być git. Dobra, to kociaki to już mają. Wiecie co, ja bym może jeszcze jakiego drapaka im ładnego kupiła. O, patrzcie, taki konar. A czemu tu on się niby nie mieści? Może jest jakaś półka czy coś? Szukam jakiegoś takiego dogodnego miejsca na ten konar. Tu bym go wstawiła. Dobra, wstawię go na modzie. Co ja źle wpisałam? Już widzę. Tu. Dobra. O, i niech sobie tutaj stoi. Czy coś te koty jeszcze by potrzebowały? Jakieś różne. A zabawki? O, niech będzie wędka. Będziemy się z nimi bawić. No i chyba tyle, bo to koty, wiadomo. Koty chodzą własnymi drogami. Dobra, jak coś jeszcze będzie potrzebne, no to wtedy będziemy sobie działać. O, proszę bardzo, koty są w domu. To ja na razie zablokuję, zablokuj dla wszystkich zwierzaków. Bo wiecie, boję się, że mi pouciekają. To jest pierwszy dzień, gdzie koty mieszkają na wsi. No to wiadomo, wtedy się je trzyma w domu. Zresztą koty czują się wtedy też i zadbane, i bezpieczne. Dobra, zobaczmy tu. Czy my mamy jakieś, słuchajcie, są resztki. A, wyrzuć zepsute jedzenie, ale ja bym też chciała, czekajcie, trzeba to ponapełniać. Trzeba zacząć przygotowania do jutrzejszych świąt. Więc wykwintny posiłek jakiś, co my tutaj mamy i co my umiemy. O, może być dyniowe gnoki. Proszę bardzo. O, już kuweta uświęcona. Bardzo dobrze. Też w przyszłości myślę, że Emilia sobie tutaj kupi kurki. Może tylko dwie. Zobaczymy. Czy Emilia w ogóle może to... a czemu? Jak za zimno. No dobra, to niech leży. Może nikt nie ukradnie. Weźmiemy jeszcze to. Odblokuj. Zablokuj dla wszystkich wyjątek Emilia. Dobrze, nie będą mi tutaj, wiecie, wchodzić. Odblokuj, zablokuj dla... Nie będą wchodzić i mi kraść tutaj jakieś rzeczy. Tutaj coś możemy zebrać, na razie nie. Ja wiem, jak to w zimie będzie. No, 17 tysięcy nam Amelia zostawiła. Tego tu jeszcze myślisz. Patrzcie, jak kociaki od razu poleciały jeść. Matko, słodko. Teraz tak, zróbmy, ja muszę zrobić tak. Okej, już widzę, czego jeszcze potrzebujemy. Mianowicie termostat, a kolejną istotną... Puść to. Dla mnie rzeczą, proszę, alarmy. Tutaj damy termostat. A tu za lodówkę schowam sobie w razie czego od ognia. A jeszcze, bo ja pamiętam, tu jest jeszcze kominek. I tutaj również bym chciała sobie wstawić za kominkiem ten od ognia. Nie chcę, żeby tutaj jakieś nieszczęście miało miejsce, prawda? Dobra. Jak góra się prezentuje? Matko, już nie pamiętam. No, młody ma swój pokój, fajnie. Tu może z kompa sobie korzystać. Sypialnia Emilii, sypialnia dla Amelii, jakby nas odwiedziła. Nie pamiętam, czy wanna tutaj działa, bo z wanną był chyba problem. Naprawdę cieszę się, że tutaj wróciłam. Właśnie! Trzeba kupić jeszcze to do dekoracji. Pudełko. Gdzie ono jest? I właśnie tego typu pierdoły właśnie ja chciałam dla tej. Proszę, tu będą jedne, tu będą drugie. I ja potrzebuję tylko, jak zwykle, ja nie pamiętam, gdzie to jest. Pudełko z dekoracją w różnych. Dobra, mam i wstawiłam. Mam nadzieję tylko, że do jutra spadnie nam tutaj śnieg. Dobra, powiedz dekoracje. Tylko ja jestem ślepa i ja nie widzę żadnych dekoracji. Dobra, zrobimy po mojemu, czyli wybierz dekoracje świąteczne. Zróbmy tak wszystko mega, mega na kolorowo. Fundamenty też, proszę bardzo, tutaj krawędzie też takie kolorowe. To już było. Weź tu. I weź jeszcze te ostatnie tutaj. Dobra, będzie pięknie, zaraz zobaczymy. Jak ci idzie gotowanie? Już zrobiona potrawa, jeszcze jakieś ciasto trzeba będzie zrobić. Czekaj, już ci szukam, gotuj. Ty idź tam sobie ozdabiaj. Naprawdę liczę na śnieg. Dobrze, umiejętności nasze, już piąty poziom. Może bułeczki dyniowe i zrobimy jeszcze...
Talerz smażonej ryby. Dobrze. No i wiadomo, trzeba byłoby zrobić ciasto, bo chciałabym, żeby dziewczyny jutro miały urodziny, a nie dopiero w czwartek. Właśnie, żeby miały przy całej rodzinie, tak? Dobra, weź tutaj dekoruj. My będziemy patrzeć, czy równo i czy ładnie. Dobrze. O, tutaj już widać. Patrzcie, jak świetnie! Kto tu lezie i czy do nas? Maria Rogalski. Matko, ona jest już taka stara? I Maja? Nie, myślałam, że to Maja Rogalska. Dobra, przyszli ten. Łucja Rogalska za to jest. Patrzcie, jak to świetnie wygląda. Jaram się straszliwie. Dobra, weź tutaj, powitaj, zaproś sąsiadów. Nie bądźmy jakąś tam snopką, prawda? Zaprośmy tu sąsiadów. O, patrzcie, Maja Rogalska, seniorka, już seniorka, naprawdę. Dobrze, to skoro tam mamy jakieś resztki, to to otwórzmy, zobaczmy, co możemy tu wystawić, żeby sąsiadów poczęstować. A, to jest na święta, to jest coś z mięsa. O, mamy jeszcze kawałek tortu z urodzin młodego. Nawet chyba dwa nam się tu zdublowały. To dobra, chodź i zawołaj na posiłek. Powitaj tutaj gości, witamy, zapraszamy. O, to sobie schowamy na później, a tutaj chodźcie na posiłek. Zapraszam. Zapraszam. Proszę się częstować, proszę brać. O, każdy sobie wziął, super. Dobrze, że nam jeszcze ten tort został. Właśnie, chciałabym chyba tutaj, zrobimy sobie takie o miejsce z nagrobkami. Tam niech oni sobie świętują, my przez ten czas będziemy sobie tutaj to ustawiać. Ten kamień trzeba będzie troszkę przesunąć. Nasze nagrody, patrzcie, to jest dla mnie też istotne. Czyli to są wszystkie nagrobki. Florian, Emilia, Jaśmina, Mikołaj i Antoni. No dobra. Tak trochę teraz mi się smutno zrobiło, jak pomyślałam o tych wszystkich ludziach, którzy już mi tutaj przeminęli, prawda? Dobra, tutaj może damy sobie odkurzacz. Mam nadzieję, że on nie będzie przeszkadzał w wyjściu. I chodźmy właśnie do pokoju. I tutaj ja bym sobie chciała ustawić. O. Da radę, żeby to z przodu stało jedno. O, super wyszło, dobra. Tutaj mamy gitarę naszego dziadka bodajże. Jeszcze to niech stoi. Ona wzięła tą matę od Emilii. Nie wiem po co, na co. No niech weźmie. Nasze przetwory. Tutaj mamy hodowlę kwiatów. No dobra, na razie chyba tyle, co chciałam wystawić. Najważniejsze rzeczy, powiedzmy, są. Dobra, wiesz co, niech goście się tam goszczą sami, my to posprzątamy. Koty się ich boją, no matko. Dobra, i sorry, ale ja muszę zacząć gotować. Chcę jeszcze zrobić te bułeczki dyniowe na jutro i muszę zrobić tort. Właśnie, miałam robić ciasto, będzie sam tort, bez ciasta już. Dobra, niech będą bułeczki dyniowe. Weź tam, posprzątaj. Zaraz młody też ze szkoły wróci, niech on tutaj też się jakoś, wiecie, zadomowi. Nakryjmy do stołu elegancko obwódki może, żeby to też wyglądało. To ja już sobie pochowam. Co tam ci się dzieje, Hedwiga? Zaraz się jeszcze z tobą pobawimy. My tutaj mamy na razie zajęcie. Musimy jeszcze rozpalić w kominku. Czy możemy ulepszyć kominek? Jest osłona kominka, super. To też to zrobimy. Najwyżej zaraz jak przyjdzie Emilian, on trochę też tutaj i pomoże, prawda? Pamiętam, jak tu jeszcze krowokwiaty kiedyś były. Ja nie wiem, czy Emilia, wiecie co, o tutaj sobie nie zrobi bramy. Bramy i w ogóle o tutaj całości jakoś nie ogrodzi. Zobaczymy jeszcze. No, jak tam piekło się bułeczki w tej starej kuchni, matko. Nic. Emilia, słuchajcie, po Antonim odziedziczyła umiejętności gotowania. Nie, nie dla ciebie, to jest dla wszystkich. Spadaj. No. Wrócił młody, jak tam? Poprawiłeś trochę ocenę? No, piątkowy, wiadomo. Chodź, skorzystaj sobie z toalety. Naprawdę strasznie się jaram, że tutaj wróciliśmy. Jak możesz? Aha, ty nie możesz, bo jesteś za młody. Daj, dobra, jest na cieplej. Znaczy, powinna być taka obwódka, nie? Weź, daj chłodniej, a potem zaraz ustawimy, żeby było cieplej. Będziemy tego pilnować. Dobra, młody, idziesz i potem sobie, chodź, ja cię muszę otworzyć, żebyś ty wiedział, co masz zjeść, bo tu są rzeczy i na święta już. Zjedz. Dobra, i weź, chodź, daj, że cieplej. Zrobiłaś tą osłonę, ulepsz.
Czemu nie możesz? Aha, wygaszone, dobra, wygaś i zrób, żeby było bezpiecznie, tak? Dobra, i teraz zrób tą osłonę kominka. Komitet już się na szczęście zabiera. Ty, młody, jak zjesz właśnie, czy ty skończyłeś ten swój projekt, to tutaj będziesz go kończył, jak odrobisz błyskawicznie lekcje i pracuj rzetelnie. Dobra, wszyscy mają już tutaj na szczęście zajęcia. Fajnie tutaj... co wy robiliście u mnie na górze? Fajnie, że wszyscy się tutaj dogadali. I wiecie, co ja durnego zrobiłam? Nie zauważyłam, że tu jest przejście. Sorry. Zaraz gdzieś to sobie wstawimy. Może na górę, tam na górze jest takie fajne miejsce. Czekajcie. Może być tu, bo tutaj są chyba półki. Czekajcie. Tak, tu są półki, więc w sumie to też moglibyśmy sobie przenieść na górę, co? Dajcie. O. Tylko obróć. Nie w tę stronę. O, proszę. Ty i twoje etapy, chyba już za późno na etapy. Włóczkę zgubiliśmy. To jest włóczka? Tak, to jest włóczka. Kot musiał nam włóczkę wyjąć, wiecie? No to wychodzi. Ja nie mogę włożyć. Dobra, niech sobie leży tutaj w takim razie. Okej, okay, młody, ty sobie tam radzisz? Radzisz, super. Czy ty zrobiłaś już tą osłonę, jak cię prosiłam? Ulepsz, kontynuuj. Co ci przeszkadza w tym? No już, oprawie cała zrobiona. Ty kim jesteś? Igrzyska? Nie! Nie, nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. Dobra, właśnie, jeszcze tu nie ustawiłam programu, żeby było co 3 godziny. Szkoda, są bardzo głodne, umówmy się. Dobra, tutaj już się grzeje, teraz na pewno widzę, że się grzeje. Młody, aha, ty kończysz ten projekt, dobra, zrób. Dobrze, ulepszone, świetnie, więc możesz rozpalić, żeby było fajnie cieplutko. I chodź, zrobisz ciasto. No, bo jutro zapraszamy Amelię, zapraszamy Hyacinta, Florę, więc niech będzie już gotowe. Dwa musimy, przecież i Amelia, i Emilia, to są bliźniaczki, halo! Dobra, dla nas będzie białe ciasto, ja bym chciała. Nie, nie chcę. Jestem zajęta, wprowadziłem się do nowego domu i mamy tutaj bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia, których jeszcze nie zatrybiłam, tak? No, młodemu niech tutaj kreatywność rośnie. Co ty w ogóle potrzebujesz? A, bo ty odrobiłeś lekcję, ale zapewne nie w stanie skupienia. A czy ty możesz jeszcze dodatkowe zaliczenie zrobić? Pokaż. Masz. Dawaj, wypijesz sobie miksturę. Skupienia, proszę bardzo. Masz tu, wypij. O, zrobił projekt, super. Oddasz jutro w szkole. Bo jak klikniesz to... Aha, dodaj do ulubionych. Dobra, jesteś i zobaczymy, czy dodatkowe zaliczenie też nam zatrybi. Przekonamy się zaraz. A wiecie co? Tak jak ja patrzę, my nie mamy śmietnika. Nie mamy śmietnika normalnie. Dobra, weź tutaj od razu, dodaj świeczki urodzinowe, żeby nikt się tego nie czepił. I tutaj gotuj jeszcze jako obsługę. Halo. Przecież my same umiemy gotować. A, to młodego kliknęłam, sorry. Już, tutaj dodaj świeczki i ty chodź, gotuj kolejne ciasto. To zaraz sobie schowamy. Okej. Okay. I my chcemy takie ciasto, to różowe. Ono gdzieś tu powinno być. Ciasto miodowe, nie. Minęłam. Albo zielone zrobimy. A czy na takim cieście świątecznym można mieć świeczki? Pewnie można. Dobra, młody, jak ty sobie tutaj radzisz? Pokaż. Robisz to... Robi to zaliczenie. No zobaczymy, czy to nam zatrybi, bo byłoby fajnie. Tak, wiemy, że Emilia ma wkrótce urodziny. Przecież szykujemy to. Tor do lodówki ze świeczkami. Na pewno będzie spoko, że tam świeczki są. Okej. Okay. Dobra, mamy ciasto i pokaż, można dać tutaj, tak, można dać świeczki urodzinowe. To będzie nawet lepiej wyglądało dla Amelii. Dobra, weź resztki. Co bierzesz? Dobra, chyba to możesz wziąć, chyba to nie jest nic na święta, mam taką nadzieję. Zaraz zobaczymy, pokaż, co się ty wzięła. Dobra, warzywna tempura, super. Młody, zatrybiło ci to? Tak, zatrybiło. Zdobądź szóstkę w szkole, przygotuj 3 eliksiry emocji i osiągnij 10 poziom umiejętności umysłowych. Młody, wiesz co, to ja ci tutaj pozwolę. Chodź.
To chyba się trybi pod umysłowe, zaraz zobaczymy. Umysłowe, teleskop, przyroda. A, to możemy mu od razu to machinarium do eliksirów kupić, wiecie? Nawet nie wiem, czy tutaj tego nie postaje, to przeniesiemy sobie wszystko do Emily. Dobra, ekipa moja droga, wy idziecie już spać. Proszę bardzo. Włóczka też gdzieś tutaj niech się zateguje. O, a my się widzimy rano, jak będziemy przygotowywać się już do uroczystości. I dzień dobry, mamy świąteczny poranek. Kochani, w nocy pojawiła nam się tutaj choinka. Przyszła nawet, patrzcie, Jaśmina. Weź czułość. Nie, wręcz przeznam, chciałem się przytulić. Czemu nie możemy się z mamą przytulić? Historii, opowiedz historię, o. A Jaśminy nie ma, ona chyba poszła już znikać. Dobra, chodźmy i tutaj razem bym chciała... daj tu młodego, gdzie on tu jest. Chcę, żebyśmy razem ozdobili sobie choinkę. Dawaj młodego, działania, dodaj do grupy. I zapraszamy i zaraz... te naśmiecili. Będziemy razem dekorować drzewko. Proszę bardzo, ozdób z... dekoracje... Czerwono-złote będą. Oczywiście, że z Emilianem. Dobrze, to ja się pozbędę. Pojawił się też śmietnik, co ja tutaj w nocy też dostawiłam. No, zabrałam stąd kanapę, zrobiłam tutaj dekorację, tak? No chodź, bo trzeba zaraz zapraszać gości. Trzeba tutaj świąteczny nastrój mieć. Co tu młody ma? Świąteczny nastrój, otwórz prezenty. Dobra, weź jeszcze, zaraz zjesz, no nie przeżywaj. Dywanik będzie... czerwono-złoty. Czekajcie, bo odklikałam. Ozdób dywanik czerwono-złoty z Emilianem i jeszcze ozdób z girlanda. Może z popcornu. Okej. Niech to ładnie nam wygląda. Potem weźmiemy... umieść stertę prezentów. No piękne drzewko będzie. Dobrze, więc tak, możemy już tutaj sobie zacząć wyciągać... o, jeszcze świąteczny posiłek jakiś przyrządzimy. Może być indyk. I chciałabym zorganizować tutaj wydarzenie. Więc tak, interakcje społeczne, rodzinne pogaduszki. No może nie. W każdym razie wydarzenie towarzyskie. Zobaczymy, czy tutaj się da. Młody, w ogóle oni oboje są w piżamach, niech tak zostaną. Młody, ty jak tutaj już skończycie, to weź sobie skorzystaj. Prysznic byś też jakiś wziął, czy kąpiel. Chodź. Wykąp się, zajmiesz się, to nie będziesz myślał o tym, że trzeba że jesteś głodny. Dobra, prezenty są, więc super. Ty sobie jeszcze tutaj zrób wystawny posiłek. Czy kociaki mają wystawne posiłki? Mają. I chciałabym wydarzenie. Tylko tak, ja wiem, czy to jako uroczysta kolacja, raczej zjazd rodzinny, prawda? Gospodarzem oczywiście jesteśmy my, a gośćmi no musi być koniecznie Amelia, Flora. Tego Gamonia nie zapraszamy. Was zaprosiłem, bo jesteście też rodziną. Tomasz też jest rodziną. Tutaj jakieś gałązków się naplęgło, nie wiem skąd. No i dobra, i tyle, bo... A, to ty też jesteś jeszcze, bo Slikary to też nasza rodzina. Dobra, was tutaj mam. No i oczywiście tutaj u nas rezydencja gałązka. Zapraszamy, aż tyle zdjęć nie będziemy robić. Nie oszukujmy się. Aha, idziesz się wykąpać. Dobra, wykąp się, zanim goście przyjdą, to jeszcze zdążymy. O, jest Amelia. Dobra, to wiecie co? Zanim co do czego... to my od razu będziemy obchodziły sobie urodziny. Weźmy tak jedno ciasto. Mam nadzieję, że stąd da radę zdmuchnąć. Czekajcie, bo tu są dwa ciasta. Proszę, drugie ciasto. Nie mogę go... O właśnie, tak. O, i to też. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda wszystko tak, jak ja bardzo chciałam. I tutaj chcę... więcej opcji. Postaż Sima. Amelia, proszę bardzo, zapraszam Ciebie, zdmuchnij świeczki i zaraz ja też wezmę, zdmuchnę świeczki. Może tu postawię... Nie, zostaw to. Tak. Proszę bardzo.
I zmuchnij świeczki. Dobrze, fajnie. I zaraz będziemy wszyscy jeść. Rodzina tutaj się rozłazi. Jakieś oszczędności wody. Będziemy musieli zająć się, słuchajcie, tym wszystkim. Jest Flora. Przyjazne powitanie, bo nam gdzieś troszkę relacja siadła. Proszę bardzo. Ty zmuchnij świeczki. Proszę tutaj świętować z nami. Jesteśmy dorosłe. Będziemy mogły sobie zacząć nową pracę. I ja bym chciała tutaj na razie wziąć... nie przyjaciółkę zwierząt. Ja chcę to natura. O to chyba. Wiejska opiekunka. Albo też... było coś takiego z hodowaniem roślin. Natura... Nie, to niezależna botaniczka. Dobra, wziąłem na razie to ze zwierzakami. To nam się przypisało. Dobra, i my mamy, że jesteśmy niezdarną miłośniczką zwierząt, to teraz jesteśmy jeszcze... Weźmy coś ciekawego. A weźmy adeptkę recyklingu. Nigdy tego nie miałam. Dlaczego by nie? Dobrze, teraz tak, chodź, bo my tutaj... To jest ważniejsze. A czemu nie mamy ten... Weź tam, matko, wszyscy się rozleźli po całym domu. Weź, wybierz, ozdób, daj jeszcze raz. Mam nadzieję, że się uda. Tam z Florą sobie porozmawiaj. Tutaj kup jedną grządkę na swoją parcelę. Okej. Dobra, my się z tym nie śpieszymy, prawda? Dobra, przywitałaś się z Florą, przywitałaś się. Dobra, weź tutaj, załóż dekorację, niech nam to się spełni. I teraz chodźcie, trzeba... Zawołaj na wystawny posiłek. Ja wiem, że my ignorujemy tą tradycję, ale chodzi mi bardziej o to, żeby wszyscy tutaj na dół nam przyszli, tak? I zaraz otworzymy prezenty. Och, Jacyn coś tutaj z nami rozmawia. No sorry, ponastawali się tutaj. Czekaj, bo coś śmierdzi w tej lodówce. Wyrzuć. Patrzcie, młody ma tutaj aparat słuchowy. No, pierwszy raz się z tym spotkałam, że mój znajomy jakiś Sim tam coś takiego ma. Dobra, ty już o Sylwestrze myślisz. No jasne, poczekaj. Dobrze, i teraz myślę, że możemy sobie wziąć prezenty. O, zapal lampki choinkowe z Emilianem, proszę bardzo. To według mnie jest ważne, żeby z nim tutaj to zrobić. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze tutaj, co można. Rozmawiać o rodzinie, opowiedz historię, rób zdjęcia, podziękuj gościowi za przybycie. Ameli podziękujmy w takim razie. Niech też sobie to będzie. Rozmawiaj o rozwodzie rodziny. Co? Jakim rozwodzie? Tutaj u nas nie ma żadnych rozwodów. My się bardzo, ale to bardzo kochamy. Pogawędka. Podziękuj za przybycie. Dobra. To akurat na szczęście tylko jednej osobie. Dobrze, ty tutaj po sobie... Aha, ty po wszystkich zmywasz. No, będzie tego sprzątania, będzie niestety. Dobra, ile jeszcze to... Aha, tutaj nam jeszcze to potrwa 4 godzinki, super. Chodźcie, zapalcie... Weź już skończ to sprzątanie, potem posprzątasz. Ja rozumiem, że chcesz być dobrą gospodynią, ale jest okej. Okay. Dobra, chodź młody, zapalimy lampki, żeby tu był nastrój. Super, i teraz pięknie. Chciałabym... A tu nie mogę wziąć prezentów? Mamy podziwiej światełka tylko. No, jest dość wcześnie, słuchajcie. Dobrze, możesz lubić sport. Dobrze, kochani, myślę, że zostawimy tutaj naszych Simów. Niech oni sobie tutaj siedzą przy stole, rozmawiają, obżerają się, opowiadają sobie historię i będzie całkiem fajnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.